Dzień dobry! Dzień dobry, dzień dobry. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku z gościem. A naszym gościem jest dzisiaj... Pan Jan Chodorowski, arcymistrz w bridżu. Witamy serdecznie. Bardzo mi miło. Proszę państwa, no, arcymistrz. No, tych arcymistrzów jest iluś tam, mnóstwo w Polsce, a w szczególności są nawet arcymistrzowie światowi. A ja jestem zaledwie arcymistrzem międzynarodowym, więc takim w hierarchii arcymistrzów w środku. No, ale tym niemniej gram w tego brydża już 60 parę lat, także jakoś czegoś się nauczyłem sam, a i uczę też brydża innych. No właśnie, panie Janie, no jest brydż taki domowy, będziemy rozmawiać o tych różnych rodzajach, ale ogólnie gry karciane są postrzegane przez ludzi jako taka forma rozrywki, czy często hazardu, ale z brydżem i też trochę z szachami, które gdzieś tam są trochę stawiane razem z brydżem obok siebie, będziemy troszkę do tych porównań nawiązywać dzisiaj, jest inaczej. Dlaczego i na czym dokładnie tak to polega fenomen brydża na świecie? Fenomen brydża na świecie, no to znaczy tak, rzeczywiście w Światowej Federacji Brydża jest sto kilkadziesiąt krajów. Gra się na wszystkich kontynentach, łącznie z Czarną Afryką także. Także to najbardziej mi się spodobało, kiedy spotkałem reprezentację wyspy Réunion. Takie coś maleńkie koło Madagaskaru, tam 200 tysięcy zdaje się mieszkańców, ale reprezentacje wysyłają na zawody. Z tym, że to jest, ponieważ to jest dominium francuskie, w związku z tym takie damy i Francuzi panowie, bardzo elegancy i mówią prawdopodobnie o francusku dużo lepiej niż w Paryżu. No bo nie mają tych naleciałości takich. To są ten klasyczny francuski. Także w całym świecie się gra brydża. I teraz o co chodzi? Mamy dwa rodzaje brydża. Brydż domowy, taki sobie rzeczywiście czasami na tak zwane pieniądze. Kiedyś się grywało po gazecie. Po 50 groszy punkt, czy tam 20 groszy punkt w dawnych czasach. I mamy brydża sportowego, porównawczego, contract bridge. I to polega na tym, że w brydżu klasycznym, takim domowym, jak ktoś ma dobrą kartę, to najczęściej wygra. Natomiast w brydżu porównawczym, jak to ona wskazuje, można wygrać ze słabą kartą. To znaczy chodzi o to, żeby wycisnąć z tej karty jak najwięcej i uzyskać w danym rozdaniu jak najbardziej korzystny wynik, jedną lewę zdobyć więcej niż przeciwnik na drugim stole, bo porównanie polega na tym, że te same rozdania są grane na różnych stołach przez różnych ludzi i porównujemy wyniki. Kto ma lepszy wynik, to dane rozdanie wygrywa w jakiejś tam punktacji. Potem sumujemy ileś rozdań i mamy albo zwycięstwo turnieju par, albo zwycięstwo meczu brydżowego. Mamy ligi, mamy Mistrzostwa Świata, mamy Europy i tak dalej. Także to jest niezmiernie popularne. A poza tym jest to wspólny język. To znaczy jest to, wszyscy grają w to samo, więc to łatwo to... A czy dla laików, takich jak ja na przykład, jakby pan mógł najprościej tylko jak się da wytłumaczyć, jak można wygrać z gorszą kartą? Bardzo na czym proszę. To polega? Bardzo proszę. Każdy ma 13 kart na początku, czyli jest 13 lew. Na końcu ktoś ma więcej lew niż druga strona, no bo 7 do 6, 8 do 5, szlem to jest 13 do 0, prawda? I teraz jeżeli mnie się uda, drobna sprawa, przeciwnik weźmie 10 lew na jakiś tam, gdzie atuty są, atutami są, dajmy na to piki, a mnie się udało tak zrobić, żeby on wziął tylko 9. I cała sala bierze 10, a ja dałem tylko 9, to znaczy dałem, no, mogłem to wywalczyć, mogłem zwieść trochę przeciwnika, wprowadzić go w takie drobne maliny, w taką fatamorganę jakąś. I już ta jedna lewa to jest mój sukces. Mimo, że on wziął tych lew dużo więcej niż ja, ale te jedne uszknąłem. Także na tym to polega, że porównanie. Zawsze musi być ileś tam stołów. Najbardziej klasycznym brydżem to jest mecz brydżowy, gdzie dwie pary tworzą drużynę, czyli ja z partnerem i moi koledzy na drugim stole, którzy strony świata są NSWE. Czyli my gramy na NS-ie przy stole pierwszym, a w drugim pokoju nasi partnerzy grają na WE. Czyli wszyscy
cała nasza drużyna ma wszystkie cztery ręce w danym rozdaniu i te same cztery ręce mają nasi przeciwnicy, druga drużyna. No i gramy tu rozdanie, czy tam 10 rozdań, inne 10 rozdań grają przeciwnicy, po czym się wymieniamy tymi rozdaniami. Gramy w sumie, powiedzmy, 20 rozdań i potem sumujemy, porównujemy zapisy. No to, to są godziny długie gry. Jedno rozdanie to jest od 3-4 do 7 minut mniej więcej i takich rozdań na mistrzostwa się gra kilkadziesiąt dziennie, a mistrzostwa potrafią trwać 2 tygodnie, więc no naprawdę ciężka praca. Ja pamiętam właśnie, bo miałem tę przyjemność, że mogłem poznawać w ogóle zasady i początki brydża od pana, bo byłem właśnie na zajęciach z panem. I w pierwszym momencie, pamiętam, na pierwszych zajęciach, poza pewnie osobami, które już miały jakieś do czynienia coś z brydżem, to wszyscy po prostu robili wielkie oczy. W pierwszym momencie to się wydawało wszystkim jako taka czarna magia, potem już stopniowo to się rozjaśniało. Jak z pana doświadczenia wygląda to, że ile potrzeba czasu mniej więcej, żeby móc zagrać już w jakichś takich prostych rozgrywkach, nawet zasady, nie mówię mistrzostwach? To naprawdę, to jest kwestia paru godzin, żeby zrozumieć, o co chodzi. Prawda, że no, oczywiście trzeba znać zapis, trzeba się tego nauczyć troszkę. Ale na szczęście, wbrew temu, co sądzą ludzie potocznie, nie trzeba mieć umysłu ścisłego, żeby dobrze grać brydża. Wystarczy, moim zdaniem, umiejętność liczenia z zakresu pierwszych kilku klas szkoły podstawowej. Tyle. No liczyć do 13, dobrze, biegle, układając karty, rozpoznawać układy, liczyć punkty, no punktów jest w sumie 40 w talii, więc to nie jest też chyba do opanowania. I tyle. Ja z moich doświadczeń wynika, że często super umysł ścisły nie potrafi dobrze grać brydża i odwrotnie. Czysty humanista lub ktoś, kto w ogóle ma wykształcenie jakieś takie zupełnie podstawowe, jest znakomitym brydżystą. To, żeby dobrze grać brydża, to trzeba mieć to coś. To znaczy umieć mieć pewną wyobraźnię. A na czym taka wyobraźnia ma polegać? Na tym, że ja gram z partnerem. Jednostką w brydżu jest para. No? Czyli ja muszę współpracować z partnerem. Jest to odpowiednik debla w tenisie, czy tam w ping-pongu, czy w jakimś badmintonie. Prawda? Czyli ja muszę idealnie współpracować z partnerem, i nasi przeciwnicy to jest ta druga para. I walczymy sobie. W pojedynczym rozdaniu, potem w następnym, potem w następnym. I teraz. Każdy z nas widzi swoich 13 kart. I najpierw pierwsza faza brydża to jest podjęcie zobowiązania. Czyli taka licytacja, tak jak w tysiącu. Tam 100, 120 licytują w tysiące. A tutaj określa się, co będzie przyszłym atutem. Można grać w każdy z czterech kolorów. Kiedy piki, hara, trefle, albo w bez atu, kiedy atuta nie ma. Kto wygra licytację, czyli przelicytuje przeciwników, będzie rozgrywającym. I teraz ten rozgrywający ma swoich 13 kart, wszyscy mają 13. Następuje atak z lewej strony pierwszego wistującego, czyli tego, co jest po lewej stronie, tego, co rozgrywa. Wykłada człowiek kartę na stół, po czym mój partner wykłada 13 kart w tak zwanym dziadku. To jest dziadek, czyli najpierw wszyscy widzą tylko 13 kart, a po pierwszym zagraniu przeciwnika widzi 13 swoich, 13 na stole, no i każdy widzi z przeciwników też te 13, oraz swoje. No? Czyli 26 lub 27 kart w pierwszej lewej widać. Mamy burzę informacyjną. Dotychczas mieliśmy 13 tylko kart, a teraz widzimy dwa razy tyle. Teraz musimy to wszystko przetworzyć w głowie. Ale jeżeli ja rozgrywam, mój dziadek się włożył, to ręce przeciwników są dla mnie tajemnicą. I teraz zabawa polega na tym, żeby w sposób przejrzeć im przez koszulki jakby te karty. To znaczy wymyśleć, co ma ten z prawej, a co ma ten z lewej. Oni mogli nie zabierać głosu w licytacji, więc to jest trudne, ale jeżeli ktoś nie zabiera głosu w licytację, to też jest jakaś informacja. To znaczy, że on najczęściej nie ma za dużo figur, bo jakby miał, to by licytował. Czyli w brydżu mamy
rozpoznawanie sytuacji, takie pozytywne, że ktoś coś ma, oraz negatywne, że on czegoś nie ma, w związku z tym ma coś innego. I na tym zabawa polega, że ten mózg musi przetwarzać co chwilę jakąś dodatkową informację. Potem gra przebiega, kart coraz mniej każdy ma i rozdanie się kończy, jak już ostatnia lewa przebiegnie. No i teraz, jeśli to zobowiązanie zostało wykonane, no tośmy wygrali, jak nie, to nie, ale to też można przegrać wygrywając. Znowu, o co chodzi? Jeżeli przeciwnik ma bardzo silną kartę, to może wygrać bardzo wysoką grę. No to czasami się opłaca bronić, czyli grać w obronie, świadomie nie ugrywając gry i mieć za to karne punkty, ale te karne punkty są niższe niż zapis za ich grą, za ich grę, którą by uzyskali, jakbyśmy nie bronili. Więc jeszcze tego typu taka i strategia, i taktyka, i wszystko jest. Wszystkie elementy wojskowości, można powiedzieć, w brydżu są. No właśnie, czyli jest bardzo dużo takiego nauki, czy rozwijania myślenia strategicznego. Tak. Trochę gdzieś podobnie jak szachy też uchodzą za taki właśnie dyscyplinę, czy grę taką właśnie logiczną, strategiczną. Ale kiedyś pan opowiadał, że robiono, porównywano właśnie te dwie dyscypliny i troszkę jakby inne obszary mózgu chyba odpowiadają za grę brydża i za grę w szachy. Zgadza się, bo po pierwsze szachy czy warcaby, czy to te zwykłe warcaby, czy są jeszcze takie większe warcaby, jeszcze więcej polowe. Przecież to można wszystko wyliczyć. W tej chwili, w dobie tych gigantycznych możliwości obliczeniowych, czego nie było kilkadziesiąt lat temu, gdzie maszyna miała taką pamięć, która w tej chwili pendrive dowolny ma dużo większą pamięć niż największa maszyna, która całe piętro zajmowała w Pałacu Kultury. Więc szachy, czy warcaby, czy jakieś takie go na przykład, też wszystko to odpowiednio zaprogramowane powoduje, że komputer jest w stanie wygrać z mistrzem świata w szachach i w go. Co zresztą na szczęście, jak przegrał Chińczyk chyba był mistrzem świata w go. Dobrze, nie Japończyk, bo jakby był Japończyk, to mogłoby tego jakiś tak, mógłby się poczuć tak, no nie wiem, jakiś miecz potem czy coś, no bo jeżeli przegrać z maszyną, no to nie jest dobrze. I, czyli na szachownicy czy na planszy wszystko widać i wszystko jest wyliczalne. To jest tylko kwestia odpowiedniej mocy obliczeniowych. Natomiast w brydża szczęśliwie są zakryte karty, które mogą być tak lub owak. Jest pewien element szczęścia też, przewidywania. Ja oceniam, że element szczęścia w bryżu to jest typu 20, 25, może 30% czasami w każdym rozdaniu. Że trzeba, ale jak ktoś dobrze gra, to ma szczęście. To tak na ogół bywa. A jak, no, więc w związku z powyższym jest tak, że w szachy czy w warcaby, jeżeli ktoś jest świetny, to praktycznie nie jest w stanie przegrać partii z przeciwnikiem, który gra byle jak. Natomiast w brydża siadają mistrzowie świata, para mistrzów świata przeciwko debiutantom i przegrywają na przykład dwa kolejne rozdania z nimi. Bo tak się złożyło, bo tamci mieli trochę szczęścia. Albo mistrzowie ich zlekceważyli. Patrzą, nie znam ludzi, to zagram frywolnie. Ja mam taką, to jest mnóstwo najróżniejszych mistrzów. Jest taka, w brydżu są tak zwane konwencje, nazywane, czyli pewne sposoby licytacji, najczęściej nazywane nazwiskami twórców tej konwencji, którzy pierwsi go opisali. I jest taka konwencja, którą gra absolutnie cały świat, od północy do południa i od wschodu do zachodu. Był mianowicie taki pan Samuel Steinman się nazywał, Steinman, Amerykanin, który ułożył jeszcze przed wojną taką konwencję. Po otwarciu jedno bezatu, dwa trefle i było pytaniem Steinmana. I to jest konwencja, którą przyjął całusieńki świat, bo inne różnie to bywa. Są mody jakieś krajowe, regionalne i tak dalej, ale Steinmanem grają wszyscy. I
W roku 88 mieliśmy przyjemność być w reprezentacji takiej naszej, która pojechała po raz pierwszy, był kontakt z Izraelem, ze sportem izraelskim, z bryczem, kiedy jeszcze nie było w ogóle ambasady izraelskiej. To w ogóle, no. No ale wtedy jeszcze władza przed 89 wypuściła, prawda, brydżystów do Izraela. Poleciliśmy do tego Izraela i pojawił się tam na tym wielki kongres brydżowy, taki, w takiej hali, setki par z całego świata. I między innymi przyleciał czarter Amerykanów. Na czele tego czarteru były ówczesne mistrzynie świata, cztery panie Amerykanki, które niedawno zdobyły Mistrzostwo Świata, a cała reszta, jak mi się wydawało, to byli tacy turyści. Brydżowi turyści, którzy zapłacili i na wycieczkę polecili do tego Izraela. No i gramy sobie przeciwko parze, która na pewno nie jest żadną z tych czterech pań mistrzem świata. Taki starszy pan ze starszą panią. Myślę sobie, no to chyba będzie łatwo. Pan coś tam zalicytował, rozgrywał kontrakt, a ja go nie doceniłem i zagrałem tak sobie luźno. Tak myślę sobie, jak on zrobi błąd, to ja go załatwię. Po czym okazało się, że ja zagrałem frywolnie troszeczkę, a on odwinął i wziął tę jedną lewę więcej niż wszyscy. Miałem kompletny, tragiczny zapis. W tym momencie spojrzałem, durny, spojrzałem na taką kartę konwencyjną, czyli opis ich systemu, który leżał na stole i mogłem dużo wcześniej do tego zajrzeć. A to był pan Samuel Steinman z małżonką. I się zabrałem do ogrywania mistrza świata. Twórca konwencji. Twórca konwencji. Już największy błąd. A ja nie rozpoznałem go, no bo to w tych czasach to nie było przecież internetu, nie było takich rzeczy, więc to... A myśli pan, że właśnie to taka nauka strategii, czy to rozwijanie strategii może w jakiś sposób się przełożyć na takie nasze życie codzienne, czy zawodowe? Mnie się wydaje, zdrowotne. Że... A zdrowotne to jest osobna sprawa. Więc na pewno. To na 100%. Może taki przykład podam. W tych miejscach, gdzie są nauczyciele w szkołach, brydżyści, to są takie miejsca, gdzie uczą dzieci nawet w podstawówkach już oraz też w dawnych gimnazjach i teraz w liceach. I to bardzo dobrze, bo to jest... No, kółka szachowe są niemal wszędzie, a kółka brydżowe są tam, gdzie są ci pasjonaci. I na przykład były badania prowadzone w Katowicach chyba. Nie, może, no w Karolinie na Śląsku. Taka Kasia Michałek robiła nabór do takich na zajęcia brydżowe. Uczniowie się zgłaszali i to byli wyniki ich, powiedzmy, no, przez pierwsze miesiące były porównywalne ze wszystkimi. A po roku czy po dwóch okazało się, że grupa brydżowa bryluje ze wszystkich przedmiotów. Jakoś to tak działa, że... Czyli, no ja rozumiem, że nie każdy się zapisze do tego kółka brydżowego, ale no coś kapitalnego. A czy ma pan jakąś swoją teorię, dlaczego to tak działa? Dlaczego jakoś tak działa? No więc właśnie dlatego to tak działa, więc po prostu jest to fantastyczne gimnastykowanie umysłu i to jeszcze wspólnie z partnerem. Więc w czasie licytacji, czy w czasie... Bo tak, jeżeli ja rozgrywam, to mój dziadek się wykłada, czyli mój partner nic nie robi. Natomiast przeciwnicy moi muszą ze sobą współpracować, żeby mnie dać jak najmniej lew. Czyli muszą cały czas ze sobą współpracować, dawać sobie jakieś zrzutki, odpowiednie takie sygnały oczywiście oficjalne. To nie ma tam mrugania okiem czy czegoś takiego, bo to jest absolutnie... Zresztą to wychodzą. Jeżeli ktoś usiłuje oszukiwać bryżu, to bardzo szybko zostanie namierzony. Na szczęście. I teraz... Tak jak mówiłem, w każdej sekundzie pojawiają się nowe informacje, które trzeba kumulować z tymi, które były. I jeszcze to jest taka wiedza strasznie krótka i ulotna, bo rozdanie trwa kilka minut, ona się kończy i o nim się powinno w zasadzie zapomnieć, żeby nie rzutowało złe zagranie w tym rozdaniu, żeby nie rzutowało na następne rozdanie. Bo jak ja będę rozpatrywał, co ja zrobiłem źle 5 minut temu, no to za chwilę popełnię błąd w następnym rozdaniu. Więc trzeba to w zasadzie jakoś zatrzeć, grać dalej,
analizy potem mogą być. W związku z powyższym tak wychodzi, że specjaliści od zaburzeń pamięci twierdzą, że brycz jest jedną z najlepszych rzeczy, jaką można robić, bo jest tyle obszarów mózgu ze sobą współpracuje, że, bo trzeba tak, coś, mieć jakąś wiedzę, tak? Korzystać z wiedzy, którą nabytej już. Oraz ta wiedza, która z danego rozdania pochodzi, która za chwilę zniknie. I teraz to wszystko trzeba razem powiązać, wykorzystać to maksymalnie, no, z tym, że to nie można się przegrzać. No, jeżeli ktoś będzie przez ileś godzin na bardzo wysokich obrotach, no to, to mamy też w środowisku brydżowym osoby, które no, mają kłopoty z głową, bo są po prostu no, przetrenowane. Tacy geniusze zbytni. No tak właśnie, to jest. Także trzeba uważać. Bo tak naprawdę, no, brycz sportowy, jak też sama nazwa wskazuje, i szachy też są uznawane za dyscypliny sportowe, tak jak naprawdę. Najbardziej. Co często może, znaczy czasem może jest przedmiotem jakiegoś kpin ze strony sportowców typowo fizycznych, ale jednak no, tutaj no, pracuje się umysłem, tak? Jest to bardzo umysłowy sport, a w każdym sporcie jest ważna psychika. No to tutaj chyba psychika już w ogóle jest tak naprawdę fundamentalna. Powinna być, tak? Znaczy jeżeli się to traktuje bardzo poważnie, bo jeżeli się traktuje tylko zabawowo, tak od sobie, towarzysko, sobie przyszedłem, no tak jak w klubach czasami przychodzą sobie, grają, kawkę piją, rozmawiają i ten brycz jest tylko dodatkiem, prawda? Ale jeżeli jest turniej jakiś, czy mecz, to jednak się to traktuje poważnie i wtedy jest kapitalna historia. No właśnie, jak już się jest tak w takim, na takim poważnym poziomie, to kiedy się podchodzi do tej rozgrywki, to trzeba się totalnie odciąć też od swojego takiego życia codziennego, czy na przykład no takie bardzo. Sprawy, jakieś problemy zawodowe, prywatne potrafią dekoncentrować w taki sposób, że no się to na pewno, nie gra. No, nie no, poza tym, graczy zawodowych to jest no, na palcach jednej ręki, można liczyć w Polsce także. Takich, którzy z tego żyją i no, jako ciekawostkę podam, że jest taki człowiek bardzo majętny, który opłacał, gromadził najlepszych graczy i tworzył drużyny takie zawodowe, w których on grał, lekko od nich odstawał, ale grywał mniej, ale no i było pod jego auspicjami te drużyny. Swego czasu w Monte Carlo taką drużynę tworzył, w Monaco. A teraz reprezentacja Szwajcarii jest międzynarodowa i tam jest 3 czy 4 Polaków, 2 Holendrów, a Szwajcara chyba żadnego. Znaczy ale, tak... ale za to, ale wszyscy są, wszystko to jest załatwione lega artis. Tam odpowiednie karencja była, że nie grali w reprezentacji i jest w porządku. A nie ma takich wymogów jak na przykład w piłce nożnej, że trzeba mieć obywatelstwo danego kraju? Jak najbardziej. Wszyscy mają mieszkania, tak. Wszyscy mają mieszkania i muszą ileś tam mieszkać, tak, tak, tak. To nie ma lekko. No, zakupiłem tam w Genewie czy gdzieś jakieś mieszkania i sobie... Z tym, że oni jeżdżą po świecie i grają. Także to jest no super. Ja bym chciał jeszcze właśnie tak zagłębić się troszkę w te sprawy zdrowotne, bo też pan jakiś czas temu mi opowiadał, że ma pan spotkania z lekarzami i z osobami też chorymi na Alzheimera, tak? Tak, to jest w ogóle coś kapitalnego. Mamy w Polsce kilka osób, które się od lat tym zajmują. Jest taki Marek Małysa, w tej chwili emerytowany już doktor matematyki z Gdańska, który postanowił, że doprowadzi do tego, żeby porządne badania naukowe nad tym przeprowadzić i super, no, niesamowite. Wyszło na to, że autentycznie granie w brydża opóźnia zdecydowanie demencję. Po prostu tworzą się, jeżeli się dużo gra w tego brydża i myśli, z tym, że trzeba grać naprawdę, a nie bawić się w brydża, to wtedy w miejsce tych umierających komórek nerwowych, które w każdej sekundzie umierają, tworzą się nowe połączenia, synapsy takie. No, w tym. I mamy w środowisku ludzi strasznie starych już, którzy mają umysły ogromne, w ogóle ledwie się ruszają, słabo widzą,
ale głowa im pracuje niesamowicie. I grają, że tak powiem, do śmierci. No. Mieliśmy ileś przypadków, że bardzo starszy już człowiek grał w turnieju, powiedzmy, w piątek, i zajął bardzo dobre miejsce, po czym w sobotę umarł, a we wtorek był pogrzeb. Czyli on do końca był absolutnie aktywny. On nie miał czasu chorować, znaczy pewnie na coś chorował, ale on był umówiony na turniej i on przychodził, grał i skutecznie grał. Więc to jest fantastyczna historia. A Center Weizheimera, tutaj mamy na Wilanowskiej taki ośrodek duży, tam od iluś lat są prowadzone bardzo poważne badania i to takie prawdziwe badania naukowe. Robi się grupę potencjalnych przyszłych brydżystów, spośród ludzi, którzy tam już są mocno zaawansowani w chorobie. Robi się badania wydolności, liczenia, rozpoznawania różnych rzeczy dla całej grupy. Jest grupa kontrolna, która nie będzie się uczyła brydża, ale też badania i oni tam robią jakieś inne rzeczy, jakieś, czy manualne, czy jakieś tam łamigłówki, czy coś takiego. Po czym przez 2 czy 3 miesiące jest kurs takiego uproszczonego brydża dla tych ludzi. Młodzi ludzie tacy prowadzą to. Prowadziła taka dziewczyna, która jak przychodziła, to pacjenci mówi, o, księżniczka do nas przyszła. I po 2 czy 3 miesiącach się okazuje, że jeżeli średnio ta grupa ledwie się poruszała w zakresie liczenia do 10, to po kilku miesiącach grania w brydża do 100 nie ma problemu. Czyli co jest ewenementem na ogół w Alzheimerze, chodzi o to, żeby utrzymać stan, a nie żeby poprawić, żeby nie pogorszyć. A tu nagle następuje poprawa. I to jest stwierdzone i to w wielu miejscach w Polsce już się teraz to odbywa. Jest taka fundacja, którą założył właśnie ten Marek z taką Małgosią Maruszkin. To się nazywa Bridge to the People. Tak, no bo bridge to i most, prawda, i bridge. No, no bo tak to jest. I w Warszawie też, jeszcze na Żoliborzu gdzieś też takie są takie zajęcia dla właśnie ludzi z Alzheimerem. Coś niesamowitego, no po prostu nagle się okazuje, że można grą poprawić stan umysłu, więc ja się śmieję, że ja nie jestem w żaden sposób lekarzem, ale jeżeli ja uczę na przykład starszych ludzi grać bryże, to ja się czuję trochę jak lekarz taki, no, że ja im pomagam jakoś utrzymać ten stan umysłu, żeby się uległ poprawie. No to chyba fajna sprawa. A skoro już pan wywołał ten temat Bridge to the People, kiedyś czytałem, zafascynowały mnie balkony Służew nad Dolinką Osiedle, tam są bardzo charakterystyczne balkony. Zacząłem o nich trochę czytać i architekt tego osiedla, znalazłem taki cytat, który powiedział, że głównym zamysłem tego balkonu było to, żeby postawić tam stolik, żeby się tam zmieściły 4 osoby do brydża i mogli sobie pograć. No to super. I chciałem zapytać właśnie o takie funkcje społeczne, jeżeli chodzi o brydża, komunikację. Znakomita sprawa, tak, absolutnie. Proszę Państwa, to jest w ogóle, jak była pandemia, to była katastrofa. No bo było tylko, na szczęście można grać brydża w sieci. Są bardzo dobre takie na przykład Bridge Base Online, jest taki amerykański, a teraz Francuzi chyba to przejęli, gdzie jednocześnie grywa po kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy ludzi z całego świata, a ponieważ mamy strefy czasowe, więc można grać na okrągło, to w ogóle nie ma problemu. Ale to jest tylko namiastka, bo to jest, no nie ma tego kontaktu. Jest odmiana z kamerkami. Można grać i kamerka widać przeciwników, widać partnera, więc chociaż też jakiś, to coś lepszego. No bo to. Natomiast jednak podstawą jest pójście, spotkać się. No, trzeba się zebrać, trzeba się ubrać, trzeba jakoś wyglądać. No jest to fantastyczna historia. W Polsce w tej chwili, w Polskim Związku Brzeża Sportowego jest wszystkiego około 6 tysięcy tylko zarejestrowanych graczy. To nie jest dużo. Natomiast w Holandii, która jest 2 razy mniej liczna, mniej więcej, tam kilkanaście milionów jest mieszkańców, w latach 70. był wprowadzony program ówczesnej, no to się nie nazywało Unia, tylko to się nazywało jakaś tam, no, wspólnota coś takiego, tak, właśnie, Węglańska. I wtedy został uruchomiony program
państwowy, holenderski, likwidacji odrzucenia społecznego dla ludzi starych. I z tych mieli tysiące brydżystów i te tysiące brydżystów zostały pchnięte w Holandię i uczyły kolejnych i ci kolejni, jak się czegoś nauczyli, uczyli kolejnych. Niewiele się nauczyli, ale i nagle z tych paru tysięcy zrobiło się 100 tysięcy członków Związku Holenderskiego, się stał najbardziej licznym w Europie. I to się w tej chwili troszkę się zmniejszyło, ale w dalszym ciągu stopień ubrydżowienia Holandii jest gigantyczny w porównaniu z nami. My powinniśmy mieć przynajmniej ze 200 tysięcy członków, a nie 6, prawda? Więc i fajnie. I to są spotkania, oni się spotykają w tych klubach, grają. W zwykły dzień turniej się zaczyna powiedzmy o 7 wieczór, trwa do prawie 1 w nocy. Oni sobie, się to kończy, oni jeszcze przez godzinę sobie siedzą, jeszcze rozmawiają, jeszcze tam popijają kawkę i no, a po czym rano idą do pracy, więc to jest to, i to w miejscowości niewielkiej, na przykład 60 par, czyli 120 osób gra w takim klubie, który raz to jest dom kultury, raz klub tenisowy, a raz to świetlica kościoła protestanckiego, bo to tak tam jest. Zresztą też ciekawa historia, bo przed wojną bridge był bardzo popularny. Właściwie w każdym miasteczku, w każdym, no, w dużych miastach też. No, Magdalena Samozwaniec, prawda, tam maleńkie Karol karbiła mi żona, ale w miasteczku grywał, kto tam grywał? Aptekarz, lekarz, ksiądz, wojskowi. To było normalne. W tej chwili w wojsku prawie się nie gra w brydża. Jakoś tak to umarło troszkę. Natomiast księża jak najbardziej grywali. I miałem takich, mówię, państwa, którzy mieli mnóstwo lat. Pani się zmarło w wieku 101 lat w zeszłym roku. Pan ma 100 w tym roku skończył. I oni całe życie w brydża grali takiego domowego. Ta pani to wyssała, można powiedzieć, z mlekiem matki, bo w domu się grywało codziennie brydża, gdzieś tam na Śląsku mieszkała. Pierwsza siadała zawsze matka wieczorem, obok matki na ogół jej brat ksiądz i jeszcze dwóch członków rodziny i sobie grali brydża, a ta mała dziewczynka tak rosła, jak już widziała, co się dzieje, to się nauczyła i mając 8 czy 9 lat zaczęła z nimi grać. I grała w związku z tym 90 parę lat brydża. No to nawet mnie przebiła, bo ja tylko 65 albo 6 dopiero gram. Jest nie tak dużo. No jest fantastyczna sprawa. Zadałem pytanie tejże pani, czy w czasie okupacji też się grało brydża. Ona mówi, to był pewien problem, bo cała nasza rodzina została wywieziona na Sybir i późno wieczorem wracaliśmy wszyscy z pracy, i siadaliśmy do brydża i to nas przy życiu trzymało. No to zdanie mnie poraziło w ogóle. Jaki jest wpływ? No bo tradycja rodzinna, domowa, prawda? I oni to przenieśli na tę Syberię i to ich przy życiu trzymało. No to super. Opowiadał też pan takie historie, że w czasach komunistycznych zdaje się, że chyba przewoziliście gazety brydżowe do Związku Radzieckiego? A, i to tak. Bo tak, w Rosji, znaczy wtedy w Związku Radzieckim, było kilka ośrodków, gdzie grywali w brydża. Petersburg, czyli Leningrad, Moskwa, Nowosybirsk, gdzieś tam daleko. I był taki układ pomiędzy brydżem warszawskim i fińskim. Jest taka miejscowość Jyväskylä, taka uniwersytecka. I była wymiana brydżowa. Myśmy jechali do nich na kongres wielkanocny, oni przyjeżdżali tutaj do Warszawy, na taki Grand Prix Warszawy, największą imprezę. Wtedy się jechało, no, nie śniło się, żeby lecieć samolotem, no bo samolot kosztował ileś pensji. No. Więc się jechało pociągiem do Leningradu, potem do Helsinek. Jak się jechało w tamtą stronę, to było niewiele czasu między pociągami. Natomiast jak się wracało, to się rano przyjeżdżało do Leningradu, a wieczorem był dopiero pociąg do Warszawy. I miejscowi brydżyści czekali na ten dzień,
samochodem, jakimś wielkim, brali całą ekipę, jechało się do nich do mieszkania, a brycz w Rosji wyszedł z podziemia dopiero w 90 roku mniej więcej. Przedtem to było takie... Czyli na czarno to było trochę? Było na czarno, chociaż no, tak zupełnie, no, jakby ich chcieli namierzyć, to by namierzyli. Ale jakoś, no, każdy to było w prywatnym mieszkaniu, się odbywało. Notabene główny animator tego brydżowy miał towarzyszkę życia, któraż to towarzyszka była wicemistrzynią Rosji, a potem świata w szachach. Bo to wszystko się wiązało. Irina Lewitina się nazywała. No i myśmy jechali i przez kilka godzin graliśmy mecz brydżowy Warszawa-Leningrad i na ostatnią chwilę nas odwozili do pociągu. A przywoziliśmy kilka roczników polskiego brydża, miesięcznika brydż, bo oni nie mieli żadnej literatury. Nie mówiąc o tym, że literatura zachodnia, no to znowu jednak książka kosztowała tyle, co półroczne zarobki mniej więcej. No, niedostępne były. W związku z tym niemal wszyscy brydżyści z tego Leningradu znali polski. Musieli się nauczyć, żeby czytać to maszyny. Więc bardzo fajna sprawa. Także to wspominam. I potem zresztą ta Lewitina wyemigrowała do Stanów i zaistniała jako brydżystka. Musiała mieć wielką głowę. Z szachów przeszła do brydża i została potem Amerykanką. I została mistrzyną świata w brydżu jako Amerykanka. Także to wszystko się plecie tak przedziwnie. A czy w Polsce też były ograniczenia przez władzę ludową, jakoś jeśli chodzi o brydża? Nie, więc właśnie mówię, po wojnie już w 56 roku powstał Polski Związek Brydża Sportowego. Dzięki temu, że we władzach komunistycznych było kilku przedwojennych brydżystów, którzy wytłumaczyli tej reszcie, że to nic złego. Z tym, że musiał się nazywać Polski Związek Brydża Sportowego, a nie Polski Związek Piłki Nożnej, czy tam Polski Judo, czy tam czegoś, prawda? Bo musiał być sportowego, że to nie jest ten brydż taki, który podejrzany. Wtedy się zresztą paliło na turniejach. I to była tragedia. Ja w życiu nie paliłem. W związku z tym dla mnie to było straszne, jak taka ściana dymu. Ale w pewnym momencie, jak było dążenie i było blisko już, bo było dążenie do tego, żeby brycz wszedł do olimpizmu. Tego zimowego. Zimowego? Zimowego. Samaranch wtedy był prezydentem tej olimpizmu światowego i było o włos. No ale potem jakoś się to wszystko rozwiało i nic z tego nie wyszło, ale w związku z tym z brydża absolutny zakaz palenia jest od już bardzo wielu lat. No nie mówiąc o tym, że alkohol i takie rzeczy to absolutnie zakazane. Także nie trzeba się wstydzić. Można przyjść na dowolną imprezę brydżową, jest kulturalnie i... Nie wyjdzie się ze śmierdzącym płaszczem. Nie, broń Panie Boże, nie. Choć, no, jeszcze w dawnych czasach to na przykład sponsorem światowego brydża była firma Philip Morris, no ale, ale w momencie, jak to było dążenie do olimpizmu, no, zostało to skasowane. A brydż to podróże i nowo poznani ludzie. Więc to było fajne. Czy coś panu utkwiło w pamięci, jeżeli chodzi o zawodników, rozgrywkę, miejsce? Jak najbardziej. W ogóle dzięki temu, że był ten polski związek od zawsze, to była możliwość wyjazdów zagranicznych, gdzie były kłopoty z paszportami przecież, jak wiadomo, w czasie komunistycznych. Ale jeżeli się było członkiem związku i było załatwione odpowiednie zaproszenie do Francji, do Włoch, tam, czy do Austrii, czy gdzieś, to dostawało się taki paszport, no, sportowy tak zwany, z S-ką, tak. Taka literka. I nawet pomagali w wizowaniu, o dziwo, ci Centralny Ośrodek Sportu. I zresztą te zaproszenia były lekko lipne, bo oni tam wpisali, że oni zapewniają wszystkie tam opieki i tak dalej. Tak to było raczej fikcja. No ale i można było odbywać po prostu świetne podróże. Mało tego, jak się miało ten paszport z tą S-ką, to można było bardzo tanio kupić bilety kolejowe zagraniczne. Rewelacja.
Dużo taniej niż jak bez tego. Także, a jeżeli się wtedy były turnieje zagraniczne z dość wysokimi nagrodami, a ponieważ Polacy potrafili grać, to często tam te jakieś nagrody wygrywali, więc jak się jakąś tam nagrodę złapało, to się koszty, wszelkie koszty zwracały. No to, to już było coś. A jednocześnie się poznawało pół świata. Więc fantastyczna sprawa. Ale czy właśnie coś panu utkwiło w pamięci? Konkretny jakiś turniej, osoba, no, osoba, miejsce? No, więc na przykład jest wiele ciekawych postaci, które grywają brydża. Więc na przykład Omar Sharif po to grywał w filmach, żeby móc grać. Z tym, że on grywał nie tylko w brydża, on grywał także we wszystkie możliwe inne gry, łącznie z kasynowymi. Podobno nawet kiedyś zarządził zakaz dla siebie, żeby go tam nie wpuszczali za bardzo. No. Omar Sharif, no, świetna postać. I mieliśmy okazję wielokrotnie go spotykać. Był na przykład kiedyś taki turniej w czasach jeszcze przedkomputerowych. Teraz to nie ma żadnego problemu, żeby zrobić na przykład turniej i te same rozdania na całym świecie. No bo to przecież przesyła się i już, prawda? Więc wymyślili, żeby zrobić turniej symultaniczny na całym świecie, ale jednego dnia, prawda, w różnych strefach czasowych, mniej więcej o tej samej porze, i zrobić takie łączne wyniki światowe. I motorem tego był Omar Sharif, który przygotował rozdania, przeanalizował je, zrobił taką, zrobili broszurkę i ja byłem, miałem przyjemność być takim organizatorem w Polsce tego interesu. Z tym, że od razu powiem, ja nie, nigdy nie byłem żadnym graczem zawodowym. Ja w najróżniejszych instytutach pracowałem całe życie. No i trochę praca mi utrudniała brydża, a brydż mi utrudniał pracę. No tak to jest, no ale jakoś tam się dawało to połączyć. No i odbył się ten turniej. I potem trzeba było jakoś przekazać wyniki do centrali w Paryżu. No a wtedy zamawianie, nie wiem, z Warszawy do Krakowa, to często rozmowy, to trzeba było długo czekać, a do Paryża to już zupełnie. No więc trzeba było jakoś załatwić, bo to musiało być tego wieczora, najwyższe wyniki z całej Polski musiały trafić do tej centrali w Paryżu, bo oni następnego dnia rano mieli ogłosić wyniki światowe. No i teraz co robić? Na szczęście mieliśmy swojego człowieka w teleksach. Na poczcie głównej. Brydżysta i sędzia brydżowy przy okazji. Który zorganizował coś takiego, że jak już się udało wydzwonić te, z całej Polski te wyniki najwyższe, to ja zadzwoniłem na pocztę tam na Nowogrodzkiej chyba były ta centrala ta teleksowa. Podałem te najwyższe wyniki i tam pani pukała na tym teleksie. Te dziurki takie porobiła i to fru poszło do Paryża i wyniki się poszły. Także no po prostu w tych warunkach technicznych, beznadziejnych, jakoś się to wszystko udało. Sharif. Zapalonym brydżystą jest Bill Gates. W ogóle myśmy trochę działali też z żoną tam w jakichś strukturach i Światowej i Europejskiej Federacji Brydża. I jak był 2008 rok i olimpiada w Pekinie, to po olimpiadzie była paraolimpiada, a po paraolimpiadzie były no, quasi-olimpiada sportów umysłowych. I był też ten brydż. Tam właśnie te warcaby, tam jakieś go, jakieś takie historie. Także byliśmy tam, na tę już olimpiadę przyjechał pan Bill Gates. I tam normalnie było, no taka jakaś hala, normalne wejście i wszystko, a tu nagle któregoś dnia się okazało, że pojawiły się bzykające bramki, jak na lotniskach i w ogóle kontrola absolutna, bo przyleciał Bill Gates. I on był pod absolutną ochroną, bo on przyleciał z partnerką, miał tam gdzieś grać. No i był na specjalnych warunkach, w związku z tym cały obiekt był chroniony specjalnie z powodu pana Billa. Czyli nie ogranicza się do grania na komputerze w brydże. Nie. Z tym, że granie na komputerze w brydże jest bardzo fajne, bo umożliwia gigantyczny postęp. Można na przykład kibicować. Obserwacja gry dobrych graczy daje mnóstwo, pod warunkiem, że to są dobrzy gracze. Jeżeli
ja sobie chcę pójść i obserwować przy zwykłym stoliku gracza, no to po pierwsze dobrze nie widać, po drugie widzę tylko jedną rękę. Natomiast jeżeli ja jestem kibicem na portalu na przykład BBO, to ja widzę wszystkie cztery ręce z góry, jakbym patrzył, prawda? Jeszcze mogę włączyć taki analizator, który to podpowiada, które rozdanie jest optymalne. Jestem 100 razy mądrzejszy niż ci biedni gracze, którzy tam grają na żywo, prawda? I potem można to powtórzyć, przeanalizować, no super. Także jeżeli się troszkę chce, to można w bardzo krótkim czasie poczynić wielkie postępy. Znaczy tak jak w sporcie ogólnie, czy w muzyce, kiedyś słyszałem, to był chyba cytat, nie wiem, czy z Beethovena, czy z Bacha, że jeśli nie ćwiczę jeden dzień, to odczuwają to moje palce, jeśli nie ćwiczę tam tydzień, to odczuwają to moi widzowie, czy coś w tym stylu, tak mniej więcej parafrazując. Czy w brydżu też trzeba być w ciągłym treningu, żeby być na takim najwyższym poziomie? Mnie się wydaje, że jednak dużo, oczywiście, że można to zardzewić, że tak powiem, ale chyba nie tak źle. Można mieć pauzę jakąś i to nie jest. Jeżeli się grało, to potem się szybko wraca do tego. Ten umysł jakoś się odbudowuje. No mówię, no brydżyści żyją dłużej. To jest hasło absolutnie prawdziwe. A czy po kilkudziesięciu dekadach grania w brydża? Po kilku dekadach. Po dekadach kilku, do kilku, dekadach. Tak. Zgadza się. Jeszcze nie. Czy coś jeszcze pana zaskakuje w tej grze? To znaczy, zaskakuje mnie to, że w brydża się człowiek uczy całe życie i się nigdy nie nauczy. Naprawdę, to jest coś takiego, że to jest cały czas, ten brydż się rozwija, teoria licytacji, jakieś ciekawe zagrania, to ciągle, znaczy można wracać do starych rzeczy i się ich uczyć pewnych schematów, ale on ciągle żyje, ciągle jest nowa myśl jakaś, więc bardzo fajnie, to jest tak jak, nie wiem, techniki, prawda, w różnych sportach, to też ciągle idzie do przodu. Bardzo fajnie. No dobrze, to panie Janie, bardzo dziękujemy za tę rozmowę. Wierzymy, że na pewno bardzo dużo osób da się namówić na granie w brydża po tej nadzieję. Rozmowie. Naprawdę, to jest w ogóle rewelacja. No, gramy, poza tym jest to tani sport. To jest, no, udział w turnieju to jest kwestia 10-15 zł, prawda, za kilka godzin grania. No bo jakoś też salę trzeba, prawda, płacić sędziego i tak dalej. Więc to stać najczęściej człowieka na to, to nie jest, no, porównując na przykład z golfem, gdzie to w ogóle nie ma o czym rozmawiać, prawda? Więc bardzo zachęcam, a jednocześnie głowa pracuje i można w dowolnym wieku grać, zacząłem kurs, o którym pan mówił, i nie znałem nikogo. I nagle patrzę, że na ten kurs przyszła jakaś taka starsza już pani. I mówię, ale co pani tu robi? Przecież pani już od wielu lat gra w brydża. Mówi, mamę przeprowadziłam na zajęcia. I mama, w wieku naprawdę za mocnym, zaawansowanym, chodzi na zajęcia i jest aktywna i uczy się i super. Także my też namawiamy do nauki gry w brydża i do grania w brydża. A także namawiamy was do subskrybowania nas na YouTubie, followowania na Spotify'u, na Instagramie, a także... Także możecie nas wesprzeć wirtualną kawką w serwisie buycoffee.to, łamane na wiesz o tym. Link znajdziecie w opisie odcinka. Jeszcze raz, panie Janie, bardzo dziękujemy za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś porozmawiamy. Oczywiście. My również mamy taką nadzieję. I do zobaczenia. Do zobaczenia, dziękujemy. Cześć, cześć.